Program ożywiania zielonogórskiej Starówki na lata 2011-2014. Czy się sprawdził? Te zdjęcia wystarczą za odpowiedź. Na deptaku nie dzieje się zbyt dużo. W ciągu dnia owszem, zielonogórzanie spacerują, wieczorami Starówka wyjątkowo szybko zasypia. Program ożywiania Starówki zakładał przywrócenie Starówce funkcji centralnego punktu miasta i miejsca aktywności oraz rozwój przedsiębiorczości w obrębie centrum. Miał też sprawić, że zielonogórzanie będą się identyfikować z tym miejscem. Klimat, zabawę, rozrywkę. Jak to wygląda w praktyce? Jest źle, a nawet bardzo źle. Restaurator i kandydat do Rady Miasta z PSL Bruno Aleksander Kieć twierdzi, że to wina urzędników, którzy nie dotrzymali słowa i nie angażowali się w realizowanie tego programu. Pojawia się pytanie, jaki był wkład restauratorów, przedsiębiorców i animatorów kultury w ratowanie Starówki, bo liczenie tylko na pieniądze z kasy miasta w żadnej sferze życia społecznego nie przynosi rezultatów. Nie wystarczy tylko mówić i tworzyć kolejne programy, trzeba działać, a tego zabrakło z pewnością nie tylko urzędnikom. Trzeba podchodzić to do tego nie jako do wydarzenia, że my stawiamy wszystko, jest pięknie, tylko po pierwsze musimy zatrzymać proces niszczenia Starówki i stworzyć proces powtórnego przywrócenia jej do życia, czyli pełnej rewitalizacji. Kandydat PSL na prezydenta miasta jako jeden ze sposobów na ożywienie Starówki proponuje skrócenie ciszy nocnej. W Zielonej Górze to temat rzeka, nad którym już niejednokrotnie dyskutowali radni. Pytanie, jak na krótszą ciszę nocną zareagują mieszkańcy Starówki. Zdaniem Nieżurbidy rozwiązaniem tego problemu może być wymiana okien w kamienicach. Na takie, które są bardziej dźwiękoszczelne niż okna standardowe. Nieżurbida podkreśla, że jest za ograniczeniem ciszy nocnej, ponieważ w innych polskich miastach, na przykład w Katowicach czy Chorzowie, to doprowadziło do rozkwitu centrów jako stref rekreacji, zabawy i życia kulturalnego.